Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy, składam Wam najlepsze życzenia w 2022 roku: abyśmy byli zdrowi, e, mili dla siebie wzajemnie, żebyśmy e, podnosili swoją siłę gry w szachy, żebyśmy spełniali swoje ma marzenia. E, taki chyba jest e, mały sens życia, żeby robić coś, co się kocha. E, moi drodzy widzowie. Zapraszam do analizy yy, bardzo ciekawej partii, zresztą, ale głównie ta partia zasłynęła z tego powodu, że nasz polski mistrz międzynarodowy Paweł Teclaw. Yy, no. Przewrócił się z krzesła, mówiąc wprost. Po końcowym ruchu przeciwnika przewrócił się z krzesła. Filmiki na pewno znajdziecie w internecie, a jak nie, no to na pewno tutaj życzliwi widzowie podlinkują w komentarzach. Ja tego nie będę robił, gdyż tam padły niecezularne słowa, żeby nie było. Aczkolwiek, no Paweł jest tak sympatycznym człowiekiem, że... No, musiałem to zrobić. Tutaj dużo osób przeanalizowało tę partię i umieściło. Pawle, partia była świetna. Gratulujemy Ci też dobrego występu. Zyski rankingowe spore na 2500 w blicu Wbi Paweł Wbił, więc no, to jest na pewno spory sukces, aczkolwiek myślę, że to nie jest ostatnie słowo, absolutnie, to jest młody człowiek. Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej partii, gdyż była naprawdę bardzo ciekawa, zacięta partia, pochodzi z szachów błyskawicznych, z Mistrzostw Świata w Warszawie. Paweł rozpoczął ruchem 4, jego przeciwnik Tigran L. Petrosian, bardzo silny arcymistrz ormiański, posunięcie G6, agresywny ruch oczywiście, D4, goniec G7, obrona nowoczesna, skoczek zagrywa na C3, posunięcie A6, tak też grywa Hikaru Nakamura dosyć często w internecie, E, tu chodzi o to, żeby zagrać po prostu B5 i tyle w temacie, żeby ustawić gońca. No i tam sobie skrobnąć pionkami lekko do przodu i grać dalej. Na co Paweł odpowiedział agresywnie: mianowicie ruch H4. No, na blicu to na pewno się dobrze może sprawdzić. I teraz posunięcie H6. Tu przede wszystkim e, może lepsze byłoby zagranie posunięcie H5, ale tu się pojawia też fajne pole G5 dla gońca, ewentualnie przyszłości dla skoczka. No więc e, ciężko stwierdzić, jak tutaj grać. No ale e, myślę, że H6 w blicu czy H5 równorzędne w zasadzie ruchy. Można by było też zagrać H5 tutaj tak naprawdę, żeby teraz e, osłabić punkt F5, ale e, potem e 6 No wiecie, tutaj zawsze jest e, dużo, dużo możliwości. Przejdźmy dalej do partii. Goniec zagrywa na E3, posunięcie B5. Hetman D2 zagrywa Paweł. Dosyć proste tutaj szachy póki co ze strony biały, goniec B7. F3, wiadomo, bo tutaj groziło B4 z zdjęciem pionka, więc pionek musi bronić piona. Posunięcie D6. Skoczek zagrywa na H3. Skoczek no właśnie, skoczek na H3, czyli na bandzie ma potem fajne odbitki na lepsze pola zdecydowanie, F2 lub F4 skoczek D7 wyprowadzenie kolejnej figury, żeby próbować dążyć do na przykład ruchu E5, ewentualnie do ruchu C5, skoczek zagrywa na F4 dosyć dobrze, ten skoczek tu się czuje wyśmienicie, bo jeżeli będzie zagranie na przykład E5 no to czasami po wybiciu, ewentualnie skoczek skakuje fajnie do centrum na przykład, Wieża zagrywa na C8 widać teraz normalne tutaj zamiary, znaczy jasne zamiary czarnych, mianowicie C5 jest szykowane, na co tutaj nasz Paweł odpowiedział rozsadą długą C5 ze strony czarnych, no i szybka wybitka szybka wybitka, żeby otworzyć przede wszystkim linię, żeby mieć aktywną grę skoczek wybił na C5 w tej sytuacji i król B1 tak jak tutaj książki sugerują po długiej rozsadzie schodzimy sobie przede wszystkim od wieży na linii, to jest bardzo ważne. To jest na pewno dobry ruch, który scala tutaj też pionki. Hetman zagrywa na A5. Posunięcie, goniec D4. Ciekawa decyzja, i dobra decyzja z tego względu, że białe chcą wymienić przede wszystkim gońce. I teraz pytanie jest takie: co będzie po zagraniu E5? Otóż sprawa jest banalnie prosta. Przede wszystkim tutaj wybijamy na c5 i białe mają świetne pole dla skoczka na d5 wolna linia w ogóle masakra jest tutaj już po stronie czarnych więc tak grać nie wolno czyli e5 nie wolno grać tutaj czarne zagrały skoczkiem na f6 w tym momencie nastąpiło szybkie g4 ja troszeczkę szybciej tutaj analizuję te partie gdyż przebieg jest równie ciekawy oczywiście ale nie będę się mocno zagłębiał w partię błyskawiczną moi drodzy tylko ważne momenty skoczek nie ten skoczek przepraszam skoczek z scena d7 wrócił e, nastąpiło h5 od razu podrywanie tutaj tego skrzydła. No i teraz czarne wypaliły posunięciem E5. Paweł zrobił to świadomie, on nie podstawił tutaj figury. Jestem przekonany, że nie podstawił figury, tylko poszedł na to pozycję całkiem świadomie, żeby na pewno zamieszać w sytuacji. Zegrał goniec E3, Pionek tutaj wybił na F4, goniec zbił na F4. No i tak. Mówiąc wprost, pozycja czarnych jest no, po prostu lepsza, ale trzeba też dokładnie zagrać, żeby tę pozycję lepszą uzyskać. Tutaj czarne, co ciekawe wybiły wieżą na c3. Ruch nie najlepszy dla czarnych, ale jak należałoby zagrać przede wszystkim? Bardzo dobrym zagraniem byłoby posunięcie b4. Chodzi o to, żeby hetman miał, miał tutaj prześwity i żeby coś zrobić z tym skoczkiem. I na przykład jak skoczek ucieka na e2, no bo na d5 kompletnie nie ma sensu, bo wybijamy, robimy potem szybko roszadę. Chodzi o to, żeby czarnymi zrobić dosyć szybko roszadę lub schować w jakiś fajny, ciekawy sposób króla. No i na przykład, na przykład po ruchu skoczek e2 i skoczek e5 Powiedzmy jak Hetman zbija na D6, no to też się wydaje, że tutaj Hetman wszedł do obozu przeciwnika i bardzo przeszkadza, ale tu się wszystko trzyma, i na przykład skoczek C4. I okazuje się, że po ruchu Hetman D3 na przykład, no bo uciekać trzeba, jest ruch G5, a tak się skończył, goniec musi uciekać, a tutaj robimy roszadę. Jeżeli goniec D6, no to nic prostszego wybić, wybić Hetmanem, wrócić i tak dalej. No ale cóż! Czarne postanowiły zamieszać w pozycji dosyć agresywnie, to mi się też podoba. Agresywna gra z jednej i z drugiej strony tutaj fajerwerki muszą być i sporo błędów się pojawia, co, jest, co ma swój urok w liczu tak naprawdę. Posunięcie BC. No tutaj dosyć ciekawym zagraniem, ale trudnym dla białych. Trzeba przyznać, lepszym byłoby zagraniem H. G6, a to trudny ruch, bo tutaj zobaczcie, że wieża wzięła nam figurę, a my się zajmujemy drugim skrzydłem. Ale przykładowo, jakby pionek wybił, to my byśmy zagrali G5 cały czas grając na skrzydle w ten sposób. Zauważmy, że wieża nie może nigdzie wrócić w jakieś sensowne miejsce, bo tu tracimy Hetmana, więc jakiś taki ruch wieża A3. No ale wieża A3, to wiadomo, że zawsze to wybijemy w razie czego. Więc tutaj pionek, jakby wybił na G5 i wybijamy na H8, goniec H8, goniec bije D6. Ta pozycja byłaby równa według silnika, ale bardzo dynamiczna równowaga. A zauważmy, że na przykład grozi taki ruch B4, chociaż na B4 trzeba uważać, bo Hetman A3 też tutaj broni, no więc to może nie do końca w ten sposób. W każdym razie grozi wybicie tutaj w tym momencie. No i jakiś tam ruch E5, no zadyma, nie z tej ziemi, moi drodzy. Ale. Partii tutaj Paweł wybił na C3, na co czarne odpowiedziały krótką roszadą i goniec od razu palną na H6. I może tu się wydawać, że czarne szybko wygrywają. Przepraszam, białe szybko wygrywają, no bo następuje tutaj atak. Skoczek jednak zbił na a 4 No tutaj naprawdę. No to kosmos się dzieje. ja się uśmiecham, bo no fantastycznie ostro grają zawodnicy. Ten ruch dla czarnych jest po prostu zły. Tu białe na luzie wybijają skoczka i goniec wybija na C3. No cały myk polegał na tym, żeby tutaj czarne wybiły gońcem i próbowały dać mata. Ale czujnie Hetman bije D6 i jest obrana przed B4. Tutaj każdy ruch wisi, no, na każdy ruch trzeba uważać, wszystko wisi na włosku, mój drodzy. Okej. Okay. Goniec zagrywa na E5 dalej. Goniec wrócił na D2. Ja troszeczkę przyspieszę tutaj te posunięcia. Zobaczcie, że jak Hetman to Hetman, wiadomo, nastąpiło B4 Hetman tego pionka trzasnął, Hetman wrócił na C7. Tutaj jedna i druga strona gra dosyć dobrze w tym momencie. HG i wieża zagrywa na B8. No, widzimy, że teraz właśnie czarne chcą tutaj zdobyć Hetmana i to może się udać, ale tu w tej, z tej strony jest tak wielka zadyma, że można to wykorzystać. Pierwszy ruch białych to wybicie na F7, co jest bardzo dobre. W ogóle Paweł ma tu ogromną przewagę, plus 5 według silnika. To jest bardzo duża przewaga. Goniec daje szacha i goniec zagrywa na D5. To ten ruch można by było przeoczyć tak naprawdę, ale Paweł tego ruchu na pewno nie przeoczył. Słuchajcie, moi drodzy, w tej sytuacji, no przede wszystkim trzeba wybić. Trzeba się z tym pogodzić. To jest szach, król G6 i tutaj Hetman zginie. Ale można po prostu to oddać na własnych zasadach. Tutaj na przykład można by próbować dawać szacha, męczyć króla, ale Paweł postanowił wybić po prostu, wie, że to W ferworze walki w blisu zawsze to jest no, taki, taki odruch powiedzmy, że od razu wymieniamy. Goniec zagrywa na b3, skoczek na f6. No, w ogóle podsumowując tę sytuację, białe mają wygraną pozycję. To jest wygrana pozycja, myślę, że nie aż taka trudna, trzeba tylko na maty uważać na kontry ze strony czarnych. Dwie wieże na Hetmana, przewaga pionków, wszystko powinno działać. No wieża dała szacha, król na G7, zdwojenie wież, zawsze to groźnie wygląda. Hetman D7, kompletnie wygrana pozycja białych, G5 nastąpiło. Wszystkie dobre ruchy, oczywiście tutaj Hetman gońca trzasnął. Bicie z szachem, goniec wybił. No i kolejny szach król G6. Kolejny szach na H6. Król znowu na G7. Znowu szach. Król G6 czarne. Z remisu byłyby na pewno zadowolone, ale nie Paweł. Goniec dał szacha. Paweł próbuje wygrywać tę pozycję. Wieża z siódemki na H5. I teraz w tej sytuacji Król G4. Goniec znowu zaszachował. Król G3. Mata tutaj nie ma. Tu jest tylko po prostu gonienie tego króla póki co. Z jedynki nastąpił szach. No i wiadomo, nie można pójść na, na dwójkę, bo jest na H2 i tracimy Hetmana. Więc Król F4. Kolejny szach na F5. Król E4. No i Paweł teraz. No niestety zrobił małą niedokładność, nawet dużą, bo tutaj należało wrócić wieżą na f1 i trzymać pozycję. Ale ciężko zagrać taki ruch, jeżeli atakujemy króla i nic z tego więcej nie mamy, tylko stratę piona. Więc wieża wybiła. To, ten ruch jest niestety błędny z tego powodu, że Hetman d1, Król b2 i Hetman d4, i tutaj tracimy po prostu wieżę. Król b1 na pewno się Paweł tutaj musiał lekko zdenerwować. Hetman zbił na f6, goniec na c4, żeby jakąś tam opcję ustawić. Tu, tu przede wszystkim jest bardzo prosty remis. Przypuszczam, że. Znaczy goniec c4 jest potrzebny, żeby nie było hetmana f1 oczywiście, ale jakby ustawić twierdzę pod tytułem goniec b3, wieża d3 i a4, to białe tego nie, nie przegrają, aczkolwiek po goniu c4 również to nie jest przegrana, to jest po prostu remis. Król zagrywa na d4, goniec na d3, no widzimy, goniec na b3 już nie stoi, ale myślę, że to nie szkodzi. A5, jedyna nadzieja czarnych na cokolwiek, żeby tu ustawić siatkę matową. Wieża zagrywa na g3, hetman e6 i król b2. Moi drodzy, bardzo dobry trening dla nas, jak zagrać białymi, żeby te pozycje wygrać, no tutaj Paweł przeoczył proste posunięcie, znaczy proste, w długiej partii, w, w szachach klasycznych na pewno by taki ruch znalazł, to jest proste, ale w blicu w ferworze walki na sekundach, niełatwo o takie rzeczy, mianowicie ten ruch to c3, okazuje się, że po biciu królem jest goniec f5 i tutaj zdobywamy hetmana, eee, a jak król ucieknie sobie na przykład na piątkę no to dajemy szacha no i król musi uciekać gdzieś tam na szóstkę nie ma innej opcji i wieża g6 łapiemy hetmana wygrywamy bardzo łatwo no niestety tak nie poszło król zagrał na b2 hetman w tym momencie po król d2 dał szacha na b6 król c1 i Hetman wró wrócił znowu na e6. Zobaczcie, na jedyne błędne posunięcie, jeszcze chodzi o to, że na jedyny taki ruch, na jedyne takie pole białe, że gdzie koniec może go z odsłony zaatakować, i znowu ten ruch działa i wygrywa. Ten sam schemat co wcześniej, ale no tak nie poszło. Paweł zagrał znowu król B2. Hetman znowu dał szacha, król C1. I w tym momencie król zagrał na C3. No tu się robi niby gorąco, ale pamiętajmy, że mamy szach z odsłony i goniec zagrał na E4, król D4, goniec znowu na D3, Hetman C7. Walka trwa do końca. Tutaj nie ma propozycji remisów. Teraz wieża zagrywa na G4, król E3, wieża E4 szach, no i król F3. Zobaczcie, król jest odcięty, pozycja jest totalnie remisowa. Można by było nawet zagrać A4 i król B2. No. No tak też poszło. Król zagra... Pionek zagrał na A4, właśnie. Hetman zagrał na C3. Król B1, Hetman A3. Taki mały cukdwa, co no trzeba zagrać wieżą, ale to nie szkodzi. Po Król E3, wieża E4, Król D2. Moi drodzy, w tej sytuacji należało przede wszystkim trzymać wieżę na czwórce I wszystko byłoby pięknie, remis by, by, by byłby bez problemu Bo na przykład po Hetman C1 król idzie sobie spokojnie na A2 A zawsze po król C3 mamy wieża C4 W tym momencie Paweł zagrał wieża E2 Przeciwnik ruszył królem na C3, moi drodzy Paweł bujając się na krześle, po prostu z tego krzesła spadł no, wyglądało to przekomicznie, przezabawnie. Nie to, że się z niego śmiejemy, tylko uśmiechamy, że zasłynął Paweł z tego, że spadł krzesła. To było urocze, przyznam szczerze, takie są moje odczucia. No, niestety, Paweł tutaj potem podał od razu rękę przeciwnikowi, poddał się. Wiadomo, ma w jednym posunięciu jest nieuchronny, więc nie było co grać. No cóż, nasz polski mistrz międzynarodowy, miejmy nadzieję, już niedługo arcymistrz. Jeszcze nie raz pewnie nas zaskoczy, a tymczasem dzięki za fajną partię, dzięki za analizę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i kciuki dla Pawła, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, na razie.